Wspominałem już w rozmowach z innymi bohaterami, że jest taki moment w programie, jeżeli obserwowałeś ostatnią edycję, jeżeli nie, to ja właśnie teraz nakreślę, o co chodzi. Taki moment w programie, kiedy każdy z uczestników mówi o sobie przez kilkanaście minut, no bo tutaj nie mam aż tyle czasu, ale jakbyś tak miał właśnie powiedzieć o sobie coś w tych kilku zdaniach i o sobie, jakim jesteś człowiekiem i o najważniejszych wydarzeniach ze swojego życia, to co byś właśnie tutaj nakreślił, te najważniejsze punkty? Ciężko tak czasami o sobie pogadać, no ale w takim może dużym skrócie. Mam 29 lat, przez ostatnie 2 lata zawodowo zajmuję się narciarstwem. Poszedłem w sporty zimowe. To nie w chałupach. To nie w chałupach, łączę sezony. W chałupach mam takie szczęście, że poznałem Piotrka, mojego obecnego szefa, który jest właścicielem kempingu i restauracji w chałupach oraz szkoły narciarskiej w Koszałkowie, w Wieżycy. To jest w ogóle stok 45 km od Gdyni. Także jestem narciarzem z Pomorza. Może to brzmić śmiesznie, ale tak jest. Bardzo dobry tytuł. Bardzo, no super. Może być nagłówek, dokładnie. I przez ostatnie prawie 2 lata współpracujemy sobie razem, łącząc właśnie sezony. A jeżeli chodzi o życie prywatne, czy jest ktoś, kogo zostawiasz tutaj na zewnątrz? Bo wiem, że zostawiasz pracę, a jeżeli chodzi o bliskich? Żonę. Zostawiam żonę w domu, która... No mam nadzieję, że sobie poradzi bez mnie tą chwilę. Ale to były długie negocjacje z żoną, żeby się zgodziła na twój udział w programie, czy jaką macie relację akurat w tym temacie? Myślę, że jest już tak przyzwyczajona do moich głupich pomysłów, że to było bardziej takie machnięcie ręką, a znowu coś wymyślił. Okej, okay, no dobra. Jeżeli chodzi o zadania w Domu Wielkiego Brata, one często wymagają od uczestników przełamania pewnych barier. Czy są rzeczy, których nie zamierzasz robić pod żadnym pozorem i pod żadną karą właśnie w Domu Wielkiego Brata? Jestem raczej osobą, która lubi się wydurniać, także jeżeli będą zadania śmieszne, to na pewno będę je robił. Będę wykonywał wszystko po prostu po kolei. Jeżeli nie będzie uderzało to w jakiś sposób tylko i wyłącznie w moją rodzinę, to nie będzie problemu najmniejszego. Ja sobie poradzę ze wszystkim. A nie jest trochę tak, że w związku z twoimi pasjami będzie może ci brakowało aktywności fizycznej, właśnie uprawiania sportów? Jednak ten dom i okres zimowy, no to tak nie wiem, czy narty dostaniesz za nic od Wielkiego Brata. Widziałem, że w domu jest basen i siłownia, także myślę, że sobie poradzę. Jeszcze chciałbym producentów namówić, żeby wstawili mi trickboarda. To jest taka deska do ćwiczeń, także... Zobaczymy, czy uda mi się to wynegocjować. No to my też będziemy obserwować. Każdy uczestnik w Domu Wielkiego Brata ma jakąś taką funkcję. Jesteś już w stanie określić, kim będziesz w Domu Wielkiego Brata i co mógłbyś robić z takich codziennych czynności, w czym pomagać? Nie mam zielonego pojęcia. Mogę robić wszystko. Gotowanie? O, nie mogę... Nie, inaczej. Wszystko. Nie, mogę gotować, ale czy to będzie zjadalne? To już będzie pytanie do uczestników. Okej, okay, dobra. Gotowanie to już wiemy, że tak średnio. Jakieś takie, nie wiem, czynności typu rozpalanie ognia, bo to sezon zimowy, ja myślę, że możesz pojawić takie zadanie. Mogę to robić. Nie ma problemu. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o to, jaką jesteś osobą w grupie, czy masz na przykład tak, że lepiej dogadujesz się z facetami, czy z kobietami, czy nie ma ogólnie zasad? Nie mam problemu. Nie mam problemu dogadywać się z kimkolwiek. Jestem naprawdę osobą bardzo kontaktową i dogaduję się z każdym. A osobą tolerancyjną, otwartą, gdyż jak domyślamy się, bohaterowie mogą być totalnie o różnych, nie wiem, wyznaniach, orientacjach, poglądach politycznych. Żyję w takim miszmaszu różnych ludzi od wielu, wielu lat, także naprawdę nie przeszkadza mi nic. No dobrze, wydaje mi się, że z tych odpowiedzi wynika, że jesteś naprawdę kontaktową i niekonfliktową osobą, ale domyślam się, że są rzeczy, które cię denerwują. Co to jest? Głupota przede wszystkim, głupie zachowanie, ale takie naprawdę głupie. Nie śmieszne głupie, tylko głupie rzeczy. I tak samo jedną rzecz, która mnie naprawdę męczy, to jest radykalizm już. Jak ktoś za mocno wierzy w swoje przekonania i jak krowa nie jest w stanie zmienić zdania nawet po logicznych i sensownych argumentach rzetelnej, konkretnej rozmowie. To jest coś, co mnie naprawdę męczy. A jak już jesteś właśnie zmęczony i wkurzony, to jak reagujesz? Zero-jedynkowo, wybucham. Ale to jest... Ty przedmiotami czy słowami wybuchasz? Nie. Raczej nie wybucham na zasadzie, że używam wulgaryzmów na kogoś, że jesteś idiotą, debinem i tak dalej, tylko wybucham po prostu taką naturalną złością i w tym momencie, kiedy sobie wybuchnę, od razu się uspokajam. Okay. Także staram się po prostu nie nosić w sobie ani złych emocji, a jak ktoś mnie cieszy, to też to okazuje, jak jestem szczęśliwy, to też okazuje, jak mam ochotę kogoś przytulić, to przytulę, jak ktoś mnie zdenerwuje, to mu powiem.
Czyli w sytuacjach takich konfliktowych w domu Wielkiego Brata może się też okazać, że będziesz miał taką rolę psychologa, żeby te konflikty wyciszać? Tak właśnie mi się wydaje. W życiu dokładnie też tak jest? Dokładnie tak. Właśnie dokładnie tak. Staram się po prostu rzeczy brać takie, jakimi są. Okej. Okay. 3 miesiące. Na tyle jest zaplanowana druga edycja Big Brothera. Czy jesteś na to przygotowany, żeby te 90 dni faktycznie w tym domu być? Dopiero wczoraj wróciłem z chałup po 80 dniach, także myślę, że nie ma problemu. Jestem po okresie przygotowawczym. Nagrodą w programie będzie 100 tysięcy złotych. Czy wiesz, na co wydałbyś tę kwotę? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie myślę jeszcze o tej kasie. No, masz jakieś marzenia. Dobra, to załóżmy, że jeszcze nie masz tej kasy, ale może z innych źródeł się uda. Jakie masz marzenia? Wracam do Tajlandii. Biorę żonę i na miesiąc lecimy do Tajlandii. Okay. To 100%, od razu, z bomby. Gdyby to było jednak 100 tysięcy złotych, to myślę, że moglibyście tam zamieszkać nawet na rok. Spokojnie, mieszkałem pół roku w Tajlandii, nie miałem praktycznie w ogóle kasy i mieszkałem tam pół roku. Myślisz, że twoja otwartość wynika właśnie z tego, że poznałeś jakoś różne krańce świata? Dokładnie, tak jest. Uważam, że naprawdę podróże kształcą, wnoszą bardzo dużo do naszego życia. Pokazują, że można inaczej żyć, inaczej myśleć i po prostu, tak jak powiedział kiedyś Bruce Lee, bądź jak woda. Woda się potrafi dopasować. W kubku jest kubkiem, w butelce z butelką. Po prostu dopasuj się. Be like water, my friend. Okay. Wspomniałeś, że na zewnątrz zostanie żona, ale jestem przekonany, że masz jeszcze wielu innych bliskich, rodziny, przyjaciół, których zostawiasz. Za kim jeszcze będziesz tęsknił? Za wszystkimi. Będę tęsknił za wszystkimi. Ale czy to będzie taka tęsknota, która będzie od ciebie, nie wiem, jakoś wymagała od ciebie wielu emocji, przetrawienia, czy... Nie, przyjąłem zasadę, że będę starał się jak najmniej po prostu rozmawiać o rodzinie, z tego względu, że ja idę do tego programu i nie mam pojęcia, jak to może się potoczyć, ale wolałbym nie wykorzystywać w ogóle jakichś relacji rodzinnych w programie, jak najmniej. Nawet jeżeli będzie tego wymagało zadanie, wtedy jesteś w stanie powiedzieć, sorry, ale mimo konsekwencji tego nie zrobię? Zobaczymy, jakie będzie zadanie, także to już jest takie gdybanie. Okay. Na koniec pytanie, za co mogą polubić cię widzowie i czy w programie będziesz totalnie sobą, czy też trochę zamierzasz grać, bo to jest jednak gra? Przyjąłem właśnie taką zasadę, że będę starał się być szczery. Mhm. Taką najlepszą wersją u siebie, czyli właśnie takim sympatycznym śmieszkiem. Ale tak jak powiedziałeś, to też jest gra, czyli to będzie wymagało ode mnie czasami dopasowania się znowu momentami. Także na pewno elementy gry się pojawią. Uwielbiam grać w szachy, także może gdzieś czasami przewidywanie jakichś ruchów. Okej, okay. W takim razie będziemy twoje ruchy śledzić i do zobaczenia po wyjściu z Domu Wielkiego Brata. Jestem ciekawy, jak ten program cię zmieni. Ja myślę, że nie mnie, ale moje otoczenie.